Pracując na swojej ziemi w strefie gazy w miejscowości Khan Yunus, rolnik Nidal Abu Aid natknął się na wapienną rzeźbę i jak się okazało, był to posąg przedstawiający postać bogini Anat, która była czczona przez ludy zachodniosemickie. Między innymi przez mieszkańców Mezopotamii, Syro-Palestyny, Anatolii czy Egiptu. Zazwyczaj wiązano ją z miłością oraz wojną, choć według niektórych historyków Anat uznawano także za boginię płodności. Zgodnie z mitologią kananejską liczącą 4,5 tysiąca lat, rzeźba przedstawia twarz bogini w koronie węża, choć w większości przypadków bóstwo przedstawiano z koroną na głowie i orężem w ręku, jednak po nowym odkryciu posąg jest teraz jednym z najstarszych ukazujących tę postać właśnie w koronie węża. Archeolodzy twierdzą, że takowe znalezisko jest również dowodem na historyczne znaczenie tego obszaru, ponieważ jak twierdzą, obszar ten musiał być ważną częścią szlaku handlowego, który wykorzystywały liczne starożytne cywilizacje. Według legendy właśnie wspomniany wąż noszony na głowie jako korona miał zapewnić niewidzialność i siłę, a według niektórych historyków bogini Anat zainspirowała Atenę, grecką bogini wojny, która również była przedstawiana z wizerunkiem węży. W 2019 roku podczas remontu zabytkowej posiadłości w Bretanii w północno-zachodniej Francji robotnicy odkryli skarb składający się z 239 złotych monet. Monety były ukryte w dwóch schowkach, jedna część była w metalowej kasetce zamurowanej w ścianie, a druga w sakiewce umieszczonej nad jedną z drewnianych belek w stropie. Monety te zostały wybite pomiędzy rokiem 1638 a 1692 i 23 monety pochodziły za czasów panowania Ludwika XIII, a 216 monet za czasów Ludwika XIV. Dwie ze złotych monet okazały się wyjątkowo rzadkie, z racji, że jedna z nich miała wybity tzw. podwójny luidor z krzyżem templariuszy, wybita została w 1640 roku, zaś druga moneta miała wybity podwójny luidor z długim puklem i wybita była w Paryżu za panowania króla Ludwika XIV. Francuskie prawo skarbowe z roku 2016 przewiduje, że wszelakie znaleziska historyczne i archeologiczne, także dokonane na gruncie prywatnym, stają się automatycznie własnością państwa. Ponieważ jednak obecni właściciele majątku nabyli go w roku 2012, obowiązywała ich wcześniejsza wersja przepisów, która pozwala dzielić skarb na dwie równe części i jedną częścią podzieliło się trzech murarzy, którzy odkryli skarb, a drugą otrzymali właściciele budynku. W 2021 roku monety trafiły na aukcję i zostały wycenione na kwotę od 250 do 300 tysięcy euro za całość. W 2018 roku jedyna w swoim rodzaju waza z dynastii Qing została odkryta na strychu we Francji i waza pochodziła z okresu cesarza Qianlonga. Właściciele domu we Francji po przeszukaniu strychu zauważyli bogato zdobioną wazę wykonaną z porcelany z różnymi motywami zwierzęcymi, w tym smokami i przeróżnymi symbolami. Postanowili zawieźć wazę na wycenę do domu aukcyjnego. Specjaliści odkryli, że waza ta była oryginalnym dziełem sztuki z czasów dynastii Qing i wycenili ją na kwotę od 590 tysięcy dolarów do max 850 tysięcy dolarów. Jak się później okazało, waza została sprzedana za kwotę znacznie większą niż pierwotna wycena, ponieważ kupujący na aukcji nabył ją za kwotę 19 milionów dolarów. Biorąc pod uwagę bogatą historię i kulturę dynastii Qing, wazy z tego okresu są znane ze swojej wyjątkowości, jakości wykonania oraz samego piękna, dlatego też nie powinna nikogo dziwić cena, za jaką waza została sprzedana, ale powinna dziwić cena, za jaką pierwotnie waza została oszacowana. W latach 70. w Los Angeles grupa dzieci bawiących się w błocie na podwórku natknęła się na coś, co przypominało dach samochodu. Zatrzymali patrol szeryfa, aby powiadomić go o dziwnym znalezisku. Okazało się, że pod powierzchnią ziemi kryje się zielone Ferrari Dino 246 GTS. Po wykopaniu samochodu i wydobyciu go z błota okazało się, że auto jest jeszcze w zaskakująco dobrym stanie i jego wartość oszacowano na około 18 tysięcy dolarów, co daje w przeliczeniu
przeliczeniu na dzisiejszy kurs dolara około 63,5 tysiąca dolarów. Śledczy po dokładniejszym zbadaniu sprawy znaleziska odkryli, że auto należało do niejakiego Rosendo Cruza, który to zgłosił kradzież tego samochodu. Jak się później okazało, właściciel samochodu wynajął złodziei, aby ukradli mu auto i zatopili je w oceanie z myślą o otrzymaniu odszkodowania, jakie zresztą otrzymał od ubezpieczalni. Jednak złodzieje zamiast utopić samochód, postanowili zakopać wóz na posesji, ponieważ planowali po jakimś czasie po niego wrócić, odkopać i sprzedać. Ostatecznie znalezisko zostało oddane ubezpieczalni z racji, że ubezpieczalnia wypłaciła odszkodowanie za ten samochód i sprzedane lokalnemu mechanikowi, który to odrestaurował samochód, wkładając w projekt mnóstwo czasu, pieniędzy i serca. Dziś auto szacuje się na wartość 853 tysięcy dolarów. Podczas podróży do Virginii kobieta dostrzegła na poboczu drogi dwa białe worki, które uznała za śmieci. Chcąc posprzątać to, co uznała za worek śmieci, wrzuciła je do bagażnika samochodu. W domu, otwierając worki, uświadomiła sobie, że to nie były śmieci, ale ogromna suma pieniędzy i natychmiast powiadomiła policję o znalezisku, po czym udała się na komisariat ze znalezionymi pieniędzmi. Funkcjonariusze ustalili, że torby oraz pieniądze te należą do banku, które zostały wysłane konwojem, lecz nie potrafili wyjaśnić, jak znalazły się na drodze. Po przeliczeniu okazało się, że w torbach łącznie znajdował się okrągły milion dolarów. Funkcjonariusze podziękowali kobiecie za uczciwość i zwrócone znalezisko. A wy, jak byście postąpili, znajdując tak wielką sumę pieniędzy na ulicy? Oddalibyście czy zostawilibyście sobie? Podzielcie się tym, wpisując w komentarzu oddaję albo zostawiam.